ten piątek, Wielki Piątek, jak była czytana Pasja, to było to słowo o odrzuceniu Chrystusa po kolei, począwszy od tego człowieka, który bije Chrystusa w twarz, tak odpowiada arcykapłanowi. I to Fabio Rosini, jak tłumaczył to słowo, to odnosił tego człowieka do tego szefa Straży Świątynnej, który był wysłany, żeby pojmać Chrystusa podczas przepowiadania. Był tak dotknięty tą rzeczywistością, tym, co słyszał, że wrócił nie pojmawszy Chrystusa. I potem, jak miał ten wyrzut postawiony ze strony arcykapłanów, że dlaczego tego nie zrobiliście, to mówi właśnie, że nikt dotąd jeszcze nie przemawiał tak jak on. I przynajmniej Rosini to tłumaczy potem, że kiedy znalazł się wobec tej sytuacji, kiedy wszyscy się po kolei zaczynają jego Chrystusa wypierać, to jest on jednym z nich, nie? Że to jest, kiedy Chrystus mówi, tak odpowiadasz arcykapłanowi, że go bije w twarz. Że Chrystus mówi, że zapytaj tych, którzy słuchali. Ja nie przemawiałem potajemnie, czyli też konkretnie tego człowieka, który wtedy słyszał Chrystusa i był poruszony, dotknięty tym słowem, że nie wypełnił ten rozkaz, którym był wysłany, bo był dotknięty tym przepowiadaniem. I teraz Chrystus jak gdyby domaga się od niego pewnego świadectwa. Zapytaj tych, którzy słuchali. I mógłby wtedy powiedzieć, no i byłem, słyszałem, wydawało mi się, że jest Mesjasz. A zamiast tego podchodzi do Chrystusa i uderza go w twarz. Jak gdyby zapiera się tego wszystkiego, że to nie on. Że on teraz publicznie wobec tych, wobec których mógłby w tym momencie zaświadczyć, że się tego wypiera. I dzisiaj znowu występuje ten szef Straży Świątynnej, który był wysłany po uzdrowieniu chromego. Podeszli do nich kapłani, dowódca Straży Świątynnej, Sadeuszeusze, oburzeni, że nauczają lud i głoszą zmartwychwstanie umarłych w Jezusie. Kolejny krok, że teraz do niego też dociera, że ten, którego się wyparł, którego uderzył w twarz, że teraz on miałby zmartwychwstać. Prawda czy nieprawda, nie? Że on jest po tej linii, że czy teraz jest możliwe, żeby odwołać to, co powiedział, czy nie powiedział przed arcykapłanem, czy zrobił ten gest odrzucenia wobec Chrystusa, uderzając go w twarz. Ale on idzie w zaparte, nie? Że nie, jest oburzony, jest zniesmaczony, jest zagniewany, że ta sprawa się nie zakończyła, nie? Że ten, który został odrzucony i pogrzebany, koniec, kropka, to już do tego nie ma co wracać. A historia dalej powstaje. Nie? I teraz on jest znowu wobec tej alternatywy, czy Chrystus miał rację, czy nie miał, czy jest to jakieś oskarżenie wobec Niego. I to jest też, myślę, jakieś piękne w tej całej atmosferze tego, co się wydarza, bo tutaj jest ta druga osoba, która wtedy brała udział w tym dramacie, to jest Piotr. Niektóry też wobec Chrystusa, ten, który był najbliżej, ale potem, kiedy był pytany przez kobietę, przez innych, powiedział, że nie znam tego człowieka, że jak gdyby dołączył do grona teraz tych, którzy się Chrystusa zapierali. Nie znam go. Absolutnie nie chcę mieć z nim nic wspólnego. Tam wszyscy po kolei się tego Chrystusa zapierali. A teraz jest ta druga odsłona. Jest Piotr, który teraz z tego zaklętego kręgu wrogów Chrystusa, że on się z tego kręgu wyzwala, że on teraz daje świadectwo. Nie? Do tej pory milczał, do tej pory się bał. Jest zesłany Ducha Świętego i nagle Chrystus uzdalnia go do tego, żeby zaświadczył. To też jak gdyby ta Ewangelia dzisiejsza trochę, oczywiście ona jest chronologicznie wcześniejsza,
ale ona trochę tak unaocznia ten fakt poprzez to, że jest tam ta rzeczywistość ogniska, która pojawiła się właśnie na dziedzińcu arcykapłana, tego ogniska, przy którym się Chrystusa Piotr zaparł. I teraz na nowo to ognisko jest rozpalone przez Chrystusa, że ma tą drugą szansę. Chrystus, wiemy, że jak będzie ta Ewangelia też dalej szła, że Chrystus będzie go pytał o miłość i ostatecznie będzie przebaczony Piotrowi te zaparcie się trzykrotne poprzez wyznanie miłości trzykrotne. Ale to już jest już to ognisko, nie? Że święty Jan specjalnie o tym pisze, nie? Że to jest Piotr ma tą możliwość no teraz odnowy, wejścia w nawrócenie i z tego też korzysta. I to jest też no, nieprawdopodobne, że patrząc przez pryzmat tych dwóch czytań, że to, co mówiłaś, że teraz jakieś przełożenie tego nawrócenia, nie? Że z jednej strony jest ten, który idzie w zaparte, ten człowiek ze straży świątynnej i sam jest frustrowany, i sam jest poddenerwowany, i sam jest agresywny, jak tylko jest jakakolwiek wzmianka o tym, że Chrystus może mieć rację, że żyje, że to nie koniec historii. No i jest Piotr, który wręcz przeciwnie, że jest szczęśliwy, że ta historia tak się nie zakończyła, nie? Że on, który potem dotknięty tym wydarzeniem zmartwychwstania, no, że ma taką siłę przebicia. Nie? Że to jest to, że myśli, dlaczego te 5000? No bo się nawrócił. I to jest ten klucz do zrozumienia, nie? Że on to, co głosi, no, nie jest jakiś spektakularny, ale po prostu głosi. Nie? To samo, co my robimy, to samo, co robili inni. Ale owoc jest niesamowity, bo gdzieś jest ta wewnętrzna dynamika rzeczy, rzeczywistości, że to nawrócenie Piotra jest tak ogromne, nie? Że to jest to świadectwo. My jesteśmy tego świadkami. On świadczy, nie? To, co my wiemy, że powinno być też w przepowiadaniu chrześcijańskim, w naszym przepowiadaniu, że jest ten element świadectwa. A nie, to słowo martys, świadek, mówi o tym, że tym większe jest świadectwo i człowiek jest bardziej zdeterminowany, żeby to, co głosi, że jest przekonany, że to jest prawda, jest zdeterminowany do tego, że jest gotowy nawet za tą prawdę oddać życie. Nie? To jest oczywiście ta prawda tutaj najwyższa prawda o Panu Bogu, o Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał. Tylko to jest też właśnie ta dobra nowina, którą dzisiaj my możemy słyszeć, że owszem, że są te dwie ścieżki i one będą, nie? Że myślę, że to nas frustruje trochę, przynajmniej mnie, kiedy patrzę na to życie polityczne i czasem się wraca do tego, a kiedyś, nie? Za Solidarności i wszystkie te twarze, które dzisiaj plują na Kościół, to w Kościele były, w Kościele się chronili przed władzami, przed to, że tamto po pleca Kościoła wyszli do góry, a dzisiaj robią to, co robią. No, no tak jest. To jest nic nowego. Nie, tak było, jest i pewnie będzie. Ale ta dobra nowina w tym wypadku polega na tym, że jest i możliwość czegoś innego. Jest też ta ścieżka Piotra, która właśnie na tym polega, że Piotr jest teraz tym, który się opowiada za Chrystusem, opowiada się w sposób no, taki definitywny, mocny. I teraz, że są tego skutki i to jest to coś, z czego my też żyjemy, nie? Że dzięki tym nawróceniom, dzięki nawróceniu Piotra i potem nawróceniom tych 5000, 3000 wcześniej i tak dalej, że ta dobra nowina jest przyjmowana, ta dobra nowina się rozchodzi, zaczyna się budować Kościół, nie? I ten Kościół jest coraz mocniejszy i ten Kościół, który wyjdzie w końcu poza Azję, przyjdzie też do nas, do Europy, przyjdzie do nas konkretnie do Polski, przyjdzie do Chorzowa, przyjdzie tu, gdzie my jesteśmy i że my możemy w tym Kościele uczestniczyć. Nie? Tyle, że to jest to, co nam daje życie teraz. Co będzie dalej? Nie wiem, mieć tego Ducha Świętego Piotra, nie? Że tego przylgnięcia do Chrystusa, pomimo tych naszych słabości, grzechów, to, co zostaje odpuszczone też Piotrowi, ale właśnie to uchwycenie się Chrystusa, nie? To świadectwo, które jest pełne przekonania, pełne też jakiejś tak wewnętrznej radości, ryzyka życia, które podjął święty Piotr
i to, co jest przełożone właśnie na ewangelizację. Dlatego jesteśmy tutaj. Mamy też nasze ognisko, jedno, drugie, trzecie. I takie, i kadzidło. Tych ognisk mamy zapalonych. Możemy w tym... Jest to drugie ognisko, prawda? To ognisko przy Chrystusie. Że jest to ognisko dzięki temu, ponieważ Chrystus jest tutaj. Jesteśmy z Nim na tym brzegu. Możemy być z Nim w jedności. To jest to, co zapowiadała ta uczta, nie? Że Chrystus przygotował tą ucztę, to jest ta zapowiedź Eucharystii, że On już jest na brzegu, On jest tym, który jest zmartwychwstały, jest tym, który jest u Ojca, przygotowuje tą ucztę dla apostołów, to przebaczenie dla Piotra i innych, i ostateczny udział w tej uczcie eucharystycznej. I to jest to coś, co Pan Bóg też zastawia obficie dla nas, nie? Że my możemy też spożywać teraz ten chleb, rybę. Czy tak jak wczoraj było powiedziane w Ewangelii, która wprawdzie nie występuje w oficjalnym tłumaczeniu, ale jest jako dodatek w niektórych kodeksach, że wtedy jak Chrystus wrócił do apostołów Łukasza i macie tu coś do jedzenia i coś, co mu zostało podane, to był też dodatkowo plaster miodu. Tak niektóre kodeksy to podają, nie? Że widać, że to było w Kościele, że to jest też coś, czego możemy doświadczyć w każdej Eucharystii, tej słodyczy bycia z Panem.